Trader 21, chyba najbardziej znany inwestor finansowy, chyba jeden z najbardziej znanych nauczycieli, jeżeli chodzi o polski YouTube i polskie finanse. I dzisiaj sprawdzimy doświadczalnie, empirycznie, ile też można było zarobić, inwestując właśnie z Traderem 21. W internecie toczą się szerokie i bardzo mocno komentowane debaty na temat tego, czy trader jest godną polecenia osobą, jeżeli chodzi o świat finansów, więc ja postanowiłem to sprawdzić i od ponad roku, korzystając z jego wiedzy, sukcesywnie inwestuję swoje pieniądze właśnie korzystając z jego rad i dzisiaj mam zamiar Wam pokazać, czy się to opłaciło, czy też nie. Głównie korzystałem z książki, z wiedzy, którą zawarł w książce Inteligentny Inwestor XXI wieku, którą też możecie nabyć na stronie www.inteligentnyinwestor.pl. Jako źródło odwiedzin zaznaczcie genetyk, tutaj możecie tą książkę nabyć. Polecam ją, nawet jeżeli nie będziecie chcieli inwestować z traderem po tym filmie, to tak czy siak jest tutaj kawał solidnej wiedzy, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Mam również dostęp do kopiowania ruchów tradera, gdzie trader dokładnie wysyła maile, co kupuje, dlaczego to kupuje, wysyła tam analizy, czemu tak, a nie inaczej. I tutaj przyznaję się bez bicia, że korzystałem z tego, ale nie w 100%. I z perspektywy czasu wiem, że to był błąd, który popełniłem. Powinienem był zaufać w 100%, jak już się za coś biorę. Ale wiecie, to jest trochę takie myślenie początkującej osoby, ponieważ jestem na rynku finansowym dopiero od roku, dopiero się uczę, więc myślałem, że jestem mądrzejszy. Wiecie, jajko mądrzejsze niż kura. Więc robiłem trochę po swojemu, co okazało się błędem, bo no, jak patrzę na te analizy, które trader tam stawia, spółki, które tam się pojawiają, to okazuje się, że jego portfel zarobił zdecydowanie więcej niż mój, ale dokładnie pokażę Wam to w praniu, jak to wygląda. Zaczynamy od konta na Exante. Exante jest to jedyny oprócz DIFU broker, który umożliwia Wam dostęp do amerykańskich ETF-ów, czyli de facto umożliwia Wam inwestowanie dokładnie tak, jak Trader 21 zaleca, bo on głównie właśnie porusza się w świecie amerykańskich ETF-ów. Bodajże można jeszcze inwestować przez Interactive Brokers, ale tam kapitał na start, który trzeba mieć, to jest jakieś 500 tysięcy złotych. Dlatego też z mniejszymi kwotami Exante i DIF to są jedyni brokerzy, którzy umożliwiają nam inwestowanie na amerykańskiej giełdzie w ETF-y. Niestety takie są regulacje, jeżeli chodzi o prawo Unii Europejskiej. Ja wybrałem Exante z tego względu, że są tutaj dużo mniejsze opłaty transakcyjne. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Cały ten materiał będzie bez żadnego cięcia, ponieważ stawiam na autentyczność, stawiam na transparentność. I uważam, że to jest dużo istotniejsze niż super jakość nagrania. Po prostu chcę Wam pokazać tak, jak jest, a nie, że ktoś mnie posądzi o to, że pociąłem ten materiał i jakoś zmodyfikowałem liczby, które się tutaj pojawiają. Więc Exante, tutaj jest prosty rachunek, mamy od razu podsumowanie, tyle jest zysku, plus dywidendy. Nie mam pojęcia, jak tutaj ustawić w Exante to, żeby pokazało mi całą kwotę plus dywidendy. Dlatego też przyjąłem tylko ten pułap, ale okej, niech tak zostanie. Tutaj jest trochę wyższa kwota, ponieważ wpisałem to jakieś 10 minut temu, a jak wiadomo, rynki podlegają nieustannym fluktuacjom, dlatego też przyjąłem tą kwotę o 100 zł wyższą. Tak czy siak, kapitał początkowy wynosił 131 610 zł, zysk to jest 17 266 86 groszy, co daje nam stopę zwrotu 13,07%. I tutaj krótka uwaga, jak liczymy ROI. Otóż tutaj są darmowe kalkulatory w internecie, jest to inwestycja początkowa, przychody z inwestycji oraz mamy zwrot z inwestycji, czyli po prostu suma, którą dajemy na konto, dodać suma, która powstała w wyniku tego, że zainwestowaliśmy i obliczamy z tego procent zwrotu z inwestycji i tym właśnie jest ROI. W dalszej kolejności mamy PKO Makler i tutaj zajmuje się tylko i wyłącznie inwestycjami, jeżeli chodzi o rynek polski i trader również poleca inwestowanie na rynku polskim. Nie wiem, skąd wzięła się opinia, że trader nie inwestuje w Polsce, bo inwestuje bardzo, bardzo szeroko obecnie, co zresztą widać z kopiowania jego ruchów. I też
Uważam, że rynek polski jest bardzo atrakcyjny i dobrze wycenianym rynkiem w porównaniu do chociażby Stanów Zjednoczonych, które są kolosalnie przecenione nawet teraz. Dlatego też postanowiłem zainwestować sporą część kapitału właśnie na rynku polskim i tutaj możecie dokładnie zobaczyć mój portfel. Na tą chwilę jego wycena to jest 95 653 zł. Tutaj wpisałem w tym oto arkuszu. Kapitał początkowy to było 80 tysięcy, co oznacza, że ten portfel na razie wygenerował 15 653 zł zysku, co daje nam ROI na poziomie 19,56. Tutaj mówimy o kapitale, to znaczy o zwrocie z akcji, jak i o dywidendach. Tutaj to akurat uwzględniłem, dało się to zrobić w Exante. Nie wiem, jak to zrobić, dlatego jeżeli ktoś wie, to proszę dać mi znać w komentarzu. To na pewno w kolejnym materiale to uwzględnię. Tutaj dokładnie macie pokazane teraz na ekranie, jakie to są spółki, jaka jest stopa zwrotu na tych spółkach, więc możecie się sugerować, bądź też nie. Oczywiście pamiętajcie, że ten film to nie jest porada inwestycyjna. Ja jestem laikiem, ja tylko pokazuję, jak to wygląda w praniu. Oczywiście te pieniądze nie są wypłacone na konto, więc to nie jest tak, że ja faktycznie to teraz zarobiłem, bo w 5 minut po publikacji tego materiału wszystko może polecieć na łeb, na szyję. Biorę to pod uwagę, takie jest ryzyko inwestycyjne. Po prostu pokazuję Wam na ten moment, jak wygląda jego portfel na 13 lipca o godzinie 20:04, kiedy nagrywam ten materiał, nie wiem, kiedy go opublikuję. Kolejną odnogą inwestycji jest to inwestycja w kryptowaluty, która de facto wypaliła najlepiej z tych wszystkich. I tutaj możecie zobaczyć, pokażę Wam historię BitBaya, bo przez niego dokonywałem wpłat. Potem z BitBaya przelewałem na Binance, a z Binance'a na swoje prywatne portfele. Tutaj możecie zobaczyć poszczególne wpłaty. Jest to 5, 5, 5 i 5100 zł, czyli łącznie zapisałem, że przelałem 20100 zł. Możecie zobaczyć, że wypłaciłem przed tym krachem na totalnej górce. To był bodajże ostatni dzień przed tą wielką zwałą na krypto. Udało mi się idealnie trafić w samą górkę. Wypłaciłem 39 tysięcy złotych na swoje konto i zostawiłem kapitał, który wpłaciłem. To znaczy, że nie ma już takiej opcji, żebym na kryptowalutach stracił, bo ten kapitał już dawno jest przelany na moje konto, natomiast zostało tylko to, co pierwotnie się znalazło na portfelu, więc już nie ma takiej możliwości, żebym cokolwiek utracił. No i teraz tutaj są trochę bardziej skomplikowane obliczenia, z tego względu, że wypłacone zostało 39 tysięcy, natomiast na kontach jeszcze mam 4354 zł, jeżeli chodzi o Bitcoina i Binance Coina, tutaj odwrotnie. Ich nie zamierzam się pozbywać, będą czekały tak długo, aż spadną do zera albo urosną do 100 i 200 tysięcy odpowiednio. Po prostu mają być i koniec. Oraz mam w drugim portfelu, tutaj też muszę Wam to pokazać, Face ID, obecnie 2678 dolarów, co biorąc pod uwagę kurs, który jest 3,88 na moment publikacji tego filmu, daje razem około 10444 zł, czyli w tym momencie jeszcze na rynku kryptowalut mam 14798 zł, czyli praktycznie dokładnie tyle, ile wpłaciłem, a nie, bo dopłaciłem 5000, więc ok, jest minus 5000 obecnie na koncie, jeżeli chodzi o kryptowaluty, ale wypłaciłem 39 tysięcy, więc jeżeli mamy to podsumować, to tutaj widzicie, oczywiście jestem mistrzem Excela, proszę się ze mnie nie śmiać. Zysk razem to jest 53 798 zł i to jest uwzględnienie tego, co wypłaciłem plus to, co mam na kontach, to daje właśnie tą kwotę. Minus kapitał, który był początkowo, który wpłaciłem i to daje nam zysk 33 698 zł, co daje nam ROI na poziomie 167,65%. Co uważam, że jest świetnym wynikiem. Naprawdę, no, krypto bardzo mocno wypaliło i te typy, które trader powiedział, zakupiłem, natomiast sprzedałem już po swojemu, akurat trafiając na górkę. To nie oznacza, że jestem jakimś świetnym inwestorem, po prostu miałem farta. Musicie zapamiętać, że trafianie w górkę, na górkę czy w dołek to jest w większości przypadków po prostu fart, a nie wasz niesamowity skill. Nie wpadajcie w taką pułapkę, że raz wam się uda trafić i myślicie, że jesteście super i odtąd zawsze będziecie wychodzić
w najlepszym możliwym momencie, bo tak nie jest. To jest czysta loteria. Akurat miałem przeczucie, że ten rynek jest przegrzany, więc postanowiłem wypłacić. No i jak widać z niezłym zyskiem. No i możemy podsumować w takim razie, to są te trzy konta, czyli razem kapitał na giełdach to jest Exante, PKO, czyli rynek polski plus kryptowaluty, to jest 231 710 zł. Zysk nominalny z tych wszystkich transakcji to jest 66 618 zł, czyli mamy ROI na poziomie 28,75%, co uważam, że jest bardzo dobrym wynikiem. Ja początkowo celowałem w 10%, chciałem po prostu pobić inflację, która na ten moment CPI gdzieś wynosi w granicach 4-5%, realna inflacja pewnie 7-8%. Tak czy siak 20% powyżej inflacji udało się zarobić właśnie dzięki poradom Tradera 21, głównie jego książce. Więc no, mogę to polecić. Możecie tutaj zobaczyć doświadczalnie, empirycznie, na moim przykładzie, czy warto, czy też nie. Jeszcze raz powtórzę, że niestety, ale nie kopiowałem go w 100%. Przyszły rok już postanowiłem, że pewną część portfela wydzielę i w 100% będę kopiował to, co trader powie. Natomiast reszta to będzie moja inwencja, żeby po prostu mieć taki luz psychiczny, bo nie potrafię w 100% zaufać jednej osobie. To jest po prostu poza moimi możliwościami, więc obiektywnie przyznaję sam przed sobą, że muszę inwestować, jeżeli chodzi o portfel tradera, mniejszą kwotę, taką, z którą będę czuł się komfortowo, ufając tylko mu. Natomiast reszta to będzie trochę miks mojej wiedzy, którą gdzieś zdobywam, miks też innych osób, które obserwuję, bo to nie jest tak, że tylko obserwuję tradera. Ogólnie zalecam korzystanie z różnych źródeł i myślenie krytyczne i ogólnie takie nastawienie, żeby nie brać wszystkiego jako pewnik, tylko też samemu czasami ruszyć łepetyną i pomyśleć, czy to ma sens, czy też nie. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne w inwestycjach, ale wiadomo, ja nie jestem żadnym wymiataczem, jeżeli chodzi o ten temat, jestem zwykłym gościem, który chce inwestować i przynajmniej pobijać inflację. Takie jest moje założenie, taki jest mój cel. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, co byście w tym portfolio ulepszyli, co byście zmienili i jak zrobić tutaj z tymi dywidendami. O, widzicie, rynek właśnie leci na łeb na szyję. Zaraz będzie się okaże, że ROI spadnie. No, ale taki jest właśnie rynek, nieprzewidywalny, ulegający ciągłym fluktuacjom. Jest to absolutnie normalne, ale to, co robię, to po prostu siadam na rękach, łapy pod tyłek i wtedy uważam, że da się najlepiej zarobić, a nie ciągle tylko kupować, bo coś właśnie wzrosło, albo sprzedawać, bo coś spadło, bo w tym momencie kręcimy się w kółko. Także książka Tradera 21, jakby ktoś chciał, podajcie kod genetyk przy zamówieniu i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!